Dzień dobry moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku z Mountain Blade 2 Bannerlord i będziemy walczyć, kolejna walka, tutaj mamy kogoś, kto jest w pobliżu, spróbujmy go zwerbować. Będziemy atakować, tak, 73, dokładnie, atakujemy, bronimy Amitatys, szybko jedziemy, walczymy teraz z cesarstwem, które gdzieś tam mi od pleców wjeżdża, denerwuje. Trzeba odpowiedzieć, nie możemy im dać zdobyć tych miast, już i tak niestety zdobyli zamek, którego nie chciałem im oddać. Piękne położenie na taką walkę. Wspaniałe, zobaczcie. Łucznicy ustawieni tutaj. Tak, idealne ustawienie łuczników. Może nawet delikatnie wyżej ich dam. Jeżeli chodzi o konie, całkowicie na plecy. Konnica ustawiona, która po prostu tutaj zjedzie. I łucznicy konni gdzieś w tym miejscu. Poczekajmy na nich. Niech oni wejdą do tej wody. Niech oni do tej wody wejdą. Ja nawet delikatnie się rzeczywiście poprzesuwam. Coś takiego. Okej. Okay. Świetnie. Wydaje mi się, że nie jest to... Może jeszcze delikatnie w dół. By ten spadek był większy. I temu może wszyscy... bo mam w czterech liniach ich ustawionych. I dzięki temu wszyscy powinni strzelać. O, już pierwsi gdzieś tu strzelają. Chodzi o tych łuczników, którzy tutaj jadą, tych konnych. Ja gdzieś się tutaj wybiorę nawet do nich. Jeden zginął. O, oni teraz nie przetrwają tego. Kolejny leży. Tak, tak, nie powinni wrócić stąd. Jeszcze ty... Ups, ho. Został. I zapraszamy z powrotem. Zapraszamy z powrotem. Pięknie wyszło. 14 pokonaliśmy już. Teraz oni wejdą do tej wody. Tam jest jeszcze... Nie wiem, jak oni zaczną mi zadawać obrażenia, ci łucznicy, tam jest 75, to ustawię się tak. Ustawmy się w murtarcz. Ustawmy się w murtar, dajmy naszym tutaj postrzelać. To jest jak strzelnica teraz. Bardzo dobrze to wychodzi. Zobaczcie jak oni padają. Wysłali łuki naprzód, więc... Ciężko im będzie to przetrzymać. Wybijemy ich zanim podejdą. Mam świetną pozycję. Konnica do ataku. Łucznicy konni do ataku. Wciąż gdzieś tutaj strzelamy. Piechota, szereg, piechota tu już do ataku. No, ta piechota właśnie teraz mocno oberwała. Ta piechota mocno oberwała, no ale konie zrobią swoje. Łuki podobijają. To jest. Z tej strony. Leżysz i ty. Piechotę mam słabą, to trzeba przyznać. Że ta piechota nie radzi sobie jakoś super. Konie jeszcze tam wyczyszczą. Ale już niech wracają. Wy również tu wracajcie. Jeżeli chodzi o moje łuki. Delikatnie się przesuńmy. Stawmy się na nowo. Murtarcz. Stawmy ten murtarcz. Znowu zrobimy dokładnie to samo. Łuki dają znać. Okej, tu jeszcze jakiś 14 biega. Mam pozycję, której nie chcę jakoś łatwo oddawać, więc po prostu będziemy strzelać. Dobra, teraz konie do ataku.
Ops. Oj, konie im teraz w plecy ładnie wjadą. Wyczyszczeni, więc tak, piechota zostaje nawet tutaj. Konie jeszcze troszeczkę biegają, ale konie już wrócą, ustawiam się w tym miejscu, tu jakichś pojedynczych tych, którzy się wbili, to trzeba powybijać. No i czekamy na ich podejście znowu. Minęliśmy się. Konia mi zabili. I to jest nieciekawie. Moje teraz konie do ataku. Znowu. Szereg i wszyscy do ataku. I już będziemy ich kończyć po prostu w jednej wielkiej walnej bitwie, ale trzeba przyznać, że z cesarstwem walczy się trudniej niż z tym cesarstwem. Walczy się trudniej niż ze Sturgią. Jednak mają doświadczone wojsko, mieli dużo czasu, żeby sobie, a ja ciągle jednak jestem wykrwawiony. Z jednej strony mam bardzo doświadczoną konnicę, ale jeżeli chodzi o piechotę, którą dobrałem niedawno, to już to tak kolorowo nie wygląda. Ale jest w porządku, straciłem tylko 138 na razie. Tutaj tych pojedynczych trzeba gonić. Leżysz. To jest. Się zatrzymał. Żyje jeszcze. On jest mały. Wygońmy go. Albo jednego, albo drugiego. Zablokował to. I jeszcze tutaj jacyś. Zauważyłem w ostatniej chwili, że jest odwrócony w moją stronę. No dobra, to już przyspieszmy. Już zostało im 200 ludzi. No ja też z 200 stracę. Mi się wydaje, że tych 200 to ja mogę stracić. Zostało 13. Gdzieś mogą mi sieknąć 8. No, ale koniec. Nie straciłem 200. Dobra, bardzo ładnie. Ty do niewoli. Biorę wszystkich jeńców. Biorę to wszystko, co tutaj mają. Chodzę do tego Amitatys. Zamek Wressos też jest oblegany. Bardzo, bardzo mocno tutaj idą we mnie. Wybierz jeńców, których chcesz sprzedać. Tak. No tak, wszystkich jeńców, a tylko tych nie. Będzie szybciej, będzie łatwiej. I zobaczmy, czy jestem w stanie do lochów. Nie jestem w stanie ich wrzucić. Zrekrutujmy żołnierzy. Kogo mogę, to rekrutuję. Handel teraz. Chciałem z pióropuszem. Tak. Takiego, jeżeli chodzi o broń. Typowa włócznia, do tego tarcza i jakąś dobrą uprząż dla konia. Nie ma jakiejś super. Może nie. Teraz. Raz. Dwa, bo źle to zrobiłem. Trzy.
4. Nowy mieczyk. Lanca drużynnika, popękana, ale jest. Koń aserajski dla ciebie. I to? Dobra. Teraz tak, 50 tysięcy. Minus 2. Może być. W porządku. W porządku. Więc tu mamy. Zerknijmy teraz na mapę. Co my tutaj chcemy zrobić? Jak to będzie wyglądało? Dobra, Amitatys jest. Tam cały czas gdzieś mnie tutaj trzaskają. Czy wy już chcecie... My będziemy im płacić bardzo małą daninę, ale robię to. Robię to. Nasi się zgodzili na ten pokój. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Dzięki temu ja teraz mogę sobie wybrać... jak to wygląda? No, Sturgia to już jest bardzo trzepnięta. Sturgia jest bardzo trzepnięta. Jestem w takim miejscu, że... Żeby dojechać do tych Sturgi, to jest trochę. Ale dobra, jedziemy na ten Krainrog. Wezmę chyba tych ludzi, ale ja rozwiążę tę armię. Niech oni sami sobie tutaj poradzą, wejdą do jakiejś armii. Czy ktoś idzie broni osiedla, zamek... Dobra, wszyscy idą do zamku Wow bronić. Ja biegnę do tego, do Liang tam. Nasi dają radę. Rotea przy okazji. Weźmy 4. Mogę mieć 400 ludzi już, więc... Bardzo, bardzo przyjemnie. Zrekrutujmy po drodze to wszystko. Jeżeli przejmą mi ten zamek, to ja go odbiję. Ten na terytorium Battani. To chyba Wlandia mnie atakuje zresztą. Sanala jest oblegana. Sanalę mogę stracić zaraz. Ale Sanalą się nie bardzo chcę przejmować. Oblega Sargot. Dobrze. Dobrze. Folderboardów tutaj mamy jeszcze. Jeżeli bym go dorwał, ja raczej go nie dorwę. Będzie ok, jeżeli uda mi się go dorwać. Troszeczkę nasze wioseczki zostaną popalone. 15 najemników, biorę. Zaraz, zaraz, czy ty byłeś u mnie? Zamek Fabcomer. No właśnie, ty jesteś z wędrowców. Urgil Ryba tutaj prowadzi dużą armię. Możliwe, że się do niego przyłączę niedługo. Sargot odbijemy. Lianok Hen został... już nie jest oblegany. Wow. O, to właśnie chodziło. Tu chciałem się wybrać, wziąć tych swoich ludzi. Stara rekrutacja, na którą kiedyś bardzo, bardzo fajnie to działało wszystko. Grupy są, działają. Karawana. No to karawana niech sobie ucieka. Jak z tym zamek? Zamek w Ow został przejęty. Straciliśmy zamek w Ow. Ale mam prawie 400 ludzi, których mogę gdzieś wykorzystać. Ja bym docisnął Sturgię. Ja jadę docisnąć Sturgię. Niech moi sobie walczą. Kolejny jest w wieku 8 lat. No też mędrzec. Inteligencja ci wzrośnie. Taktyka niech ci wzrośnie. Świetnie. Kolejne dziecko w rodzinie. Kończy 8 lat. Tonne też mógłbym właściwie po drodze zgarnąć. Ten rewil, jakbym to rewil przejął i ten zameczek, to będzie naprawdę duże. Gdybyś już do mnie uciekał, 4,3. Tutaj gdzieś gonią bandytów. Niech bandytów złapią. Ja ich uciszę. Niech mi tutaj nie biegają rebelianci. Rebeliantów tu żadnych nie chcę mieć. Tak. Wejdźmy do Marunat. Nie wypuszczę Suwisa z żarów. Sprzedaj jeńców, najemny strażnik. Sprzedaję ich, pod. Mogłem go tak teoretycznie trzymać gdzieś, ale... Sprzedajmy. 184 mam? Mam za dużo ludzi. Mam za dużo ludzi. Mam za dużo ludzi. To kilku trzeba będzie... Może tych grabieżców.
Oczywiście grabieżców nie potrzebujemy tutaj. Ciach. O 600 ludzi. O kurde, mają tutaj sporo. Weźmy ich wszystkich. Połapiemy. Eumenes. Ucieka. Ucieka ten Eumenes. Dobra, Krajnok. Idziemy na ten Krajnok zamek. Sytuacja tutaj jest w miarę uspokojona. Oblegamy zamek w Ow. Dobrze się dzieje. Jak nasi biorą zamek w Ow, to ja muszę ten Krajnrok teraz. Na Thanos został Ferkard z kampanii złapany. Niedobrze. Thanos został złapany, ale tak. Wszystkich, którzy są w pobliżu, zapraszam do siebie na oblężenie. Zapraszam na siebie na oblężenie. 500 obrońców tutaj jest. A, nie widzę co to jest, ale zaraz. Tu zaraz kolejnych dobijemy, oblegamy ten zamek. Raz, dwa i trzy. Nasi zaraz skończą tam palenie tych wiosek. Więc też ich zgarnę do siebie. O, jedno już skończyło. Ale nie, chyba jest w jakiejś armii. Ten biegnie do mnie, 700 już mam ludzi. Ktoś jest jeszcze w pobliżu? Nie. Ta armia idzie... gdzieś tam zmierza. Przy 105 jest pali. To tych 105 jakbym zgarnął do siebie. Jak tylko tę wioskę spalą... odrzućmy to. Kolejna rzecz buduje. Oni też nie mają jedzenia. Oni też nie mają jedzenia. Właściwie... jeżeli wybuduję, ale balisty mi coś dają, może nie. Ale po trzymaniu tego oblężenia jeszcze kilka dni. Zamek w Ugbie jest oblegany. A mam nadzieję, że ktoś... o, już chyba nie, dalej jest. Poczekajmy, do 450 niech im to spadnie. Te kilka dni będziemy ich oblegać. I pójdziemy. Aha, już się zbierają. Nikogo nie mogę zebrać. Tak. 490. Dobra, zaczynają się zbierać. Na Thanosa. Jest zwolniony, zapłacimy okup i teraz atakujemy. Już to braliśmy w niej w takiej bez przewagi, ale zobaczymy jak to będzie teraz. No i trzeba tą sturgię przycisnąć ostro. Zebrać teraz muszę większą armię i naprawdę ich przycisnąć, bo no będą wkurzać. To jest 40 punktów, więc jeśli uda nam się teraz ich pogonić i zawiązać pokój, będę mógł się skupić na Vlandii, być może na tym Aserai. Widzę, nikogo nie ma. Jest ty tam. O, pierwsze lecą jakieś pociski. Mangonel, które mają tutaj. Też coś zaczynamy strzelać do nich. I to, jeśli chodzi o strzały, to my jesteśmy lepsi. Oni tylko mają te mangonele. To boli. Jest spokój. Z tej strony jest spokój, tu zaczynają ładnie ładować. Dobrze. Dostał kolejny. To prawda, przeżył. Zginął. Wow.
Ale z 52 do 42, a my nie weszliśmy na ten, także jest w porządku. Idziemy na równi. Dobrze. Nikt na razie się mną nie zainteresował. To mnie cieszy. Dobra. O, teraz coś tu strzela. O, ten jegomość. Jeden albo drugi. Oho, gdzieś już pierwsze strzały lecą, ale są bardzo słabe. To jest naprawdę... zwyczajna milicja z mega słabymi łukami. Kamień nie daje mi jakiejś mega zasłony, jakiej oczekiwałem. No, to chudło było. Te dwa pociski, więc chętnie bym zrobił tak, żeby z tych dwóch pocisków wyszły dwa trupy. Jest jeden. I jest drugi. Nasi już wchodzą na mury. Nasi już wchodzą na mury z jednej i z drugiej strony, więc idę też tam. 74 do 67, więc teraz to powinno się wyrównywać. O, tak, zaczynamy zabijać więcej niż oni nam. O to chodzi. ...307. Że więcej tych obrońców zaraz nie będzie. To no, przebić się będzie jeszcze chwilowo trudno. Tam chcę się dostać. Normalnie mógłbym przeskoczyć, ale nie chcę ryzykować. O, powolutku. Jeszcze trochę. 109 już zostało, więc jeszcze z jedno doładowanko będą mieli. O! Jestem na przodzie, mogę gdzieś zadawać obrażenia. Okej. Okay. Udało się wejść na bok, udało się wejść na bok. Tam już nikogo nie ma, nikogo nie ma. Ale mamy to. Warto sobie powiększyć umiejętność strzelania z kuszy. Oni strzelają. Tam. Oszczepy lecą. Kusze. I z góry też. Dobra. Trzeba poczekać. Nas tu trochę obijają. Przepchamy te mury, to będzie lepiej. Spróbujmy. Ops. Dobra, jestem na hita. Czekamy, czekamy, czekamy. Bokiem trzeba przejść. Okej, leżysz. Ktoś strzela jeszcze z góry. To jest. Nie mogę tu wejść? Mogę. Dobra, zobaczmy, czy wyżej też ktoś jest. Słyszę jeszcze jakieś świsty. Nie? Dobrze, widzą mnie. Wiedzą o mnie.
Myślałem, że on pójdzie do przodu. Champion Fajan. Co to za zwody? Co wy robić? Kolejny kusz. Kaniet, Kazeria Atletykę zdobyła. Że kolejny punkt w kuszach. Tam pan jeszcze. Oberwał? Dobra. Po nim. Chyba czysto, ale tutaj ciał leży. Chyba czysto. Czy gdzieś 50 jest? Patrz jak ile tu krwi. Nie no, Mangonela ma swoje pociski, ma. Okej. Okay. Czekamy. Czekamy, aż się bitwa zakończy. Dwóch jeszcze zostało. Siu. Dwóch. Cały. Spójrzcie na ilość strzał. Jaką mam w sobie. Teraz. Znaleźliście tych dwóch? Coś jest, jest problem, na to wygląda. Może tak. Jeszcze raz znajdźcie tego przeciwnika. Może teraz wyjdzie to lepiej. Jeszcze dwóch gdzieś tutaj się skryło w tej twierdzy. A to jest w ogóle duży zamek, trzeba przyznać. O, jest. Wreszcie. Gotowe. Wyślij żołnierzy. Jeńców biorę wszystkich. No oczywiście, że tak. Wchodzimy do środka. Okazuję litość, bo w tym miejscu zarządza jeńcami. Najpierw tak. Czysty. I teraz z powrotem to, co mogę. 121. Teraz idziemy do garnizon. Chcę mieć tutaj całkiem spory garnizon, bo potrzebuję tych garnizonów. Ja sobie teraz zrekrutuję 140 osób, nawet więcej w tym garnizonie. Piękna sprawa. Ja mogę teraz wyjść i złapać kolejnych, tych co tutaj łażą. Ale chciałbym ich tak złapać, żeby z nimi pogadać w ogóle. Ale nie pogadam. No nie pogadasz. Nie pogadasz. Zamek Pugbie, bierzcie tam. Chociaż tam ktoś idzie bronić tego osiedla. Ktoś tego osiedla idzie bronić. Ja was rozwiążę. Wy sobie dacie radę. Połapiecie kogo trzeba. Jeśli trzeba. A ja biegnę teraz zrekrutować jak największą liczbę osób. I zerknijmy na tą Sturgię. Dalej 44, bo jeden zamek odbili. No tak, jeden zamek odbili, więc te 44 jest tutaj dalej. Stwórz nową grupę, na Thanos. Jeszcze wracasz. To czekamy, to czekamy. Nikt inny nic nie będzie innego prowadził. Jest, posiadanie zamek Krainok, dostanie to Altu. Chcecie, żeby był Altu, to będzie Altu. What is a man? A miserable little pile of secrets. Jasto, dziękuję bardzo za suba. Jasto. Świetnie. Kolejna armia się tworzy koło Usang. Bardzo dobrze. Jak wygląda sytuacja z tą Blandią? Ta Blandia mi nie przeszkadza jakoś. Oblegać Sargot idą. No oblegajcie to Sargot, oblegajcie. Zajmujcie się tą Blandią, ja się zajmę Sturgią. Ein Balik. No tamte zamki mi mocno. Teraz będą przejmować, ale w porządku. Okej. Okay. Znowu wykształcenie kolejnego dziecka.
Niech będzie dalej mędrzec, zarządca. Tak, kobieta niech idzie w zarządce tutaj. Dwa zamki niech sobie odbijają na spokojnie. Jak to wygląda, jeśli chodzi o pokaz sił? 13 do 8, do 8 i do 8. Wyrównało im się, Sturgia troszeczkę odbudowała swoje siły. Trzeba mocniej, muszę mocniej teraz uderzyć. Muszę mocniej uderzyć, sprzedajmy jeńców, weźmy ludzi. Weźmy ludzi, oczywiście, że tak. Ten ow zamek trzeba odbić oraz... Czyli tak, odbijemy sobie ten ow. I... albo od razu pójdę na rewil. Możliwe, że od razu pójdę na rewil. No tu jest coś oblegane. Tu jest coś oblegane, zobaczmy na to oblężenie. Może jakiegoś... zamek ubie. No tam cały czas mnie oblegają. 1000 ludzi tutaj mamy. Nie. Zuwan ze Skolderbol... Nie, nie będziecie uwolnieni. Panie Zuwan, nie wejdziemy w to. Nie uwolnimy pana. 1000 ludzi tutaj jest. Dobra, no to ja, wszystkich, którzy są dookoła, zgarnijmy. Zbierzmy się, po prostu się tu zbierzmy. Teraz zobaczymy, ile będziemy mieć my ludzi. Omor jest oblegane. O kurcze. I teraz się dzieje problem. Teraz się robi problem, bo oblegają mi z tylu stron jednocześnie. Ktoś tam w stronę Trejnoga i Omor poleci i... Warrek, rebelianci. Warrek, rebelianci. Kurcze. To jest bardzo niedobre. Ardawyr idzie z armią. Ardawyr... Tutaj miał iść Ardawyr. Mam nadzieję, że... Kurcze. Komplikuje się ta sytuacja bardzo. Komplikuje się ta sytuacja mega, bo... No nieciekawie. Dobra, coś takiego. Dążymy, mam nadzieję, że tak. O! Ale mnie dziabnęli. No nie, no nie. Zobaczmy, jak to teraz wyjdzie. No dobra, moje konie wjechały, ale... Chciałbym go strzelić. W ogóle myślałem, że to jest łucznik konny. Nie wiedziałem, że to biegnie lord. Jakoś nie ogarnąłem. Zazwyczaj łucznicy konni biegli. A to pobiegł po prostu lord na mnie. No dobra. I źle to zrobiłem. Źle. Będzie strata z 250, to jest minimum. Może nie. Może 230. Tak właściwie stoją w miejscu te straty. Chyba się już wycofują. Jeszcze nikt nie dobiegł. To miejsce, w którym może się wycofać. Tak. Nikt nie zginął. Bardzo dużo jeńców. Dobrze. Co ja mogę zrobić? Mogę po drodze wziąć Seonnę. Ardawyr, gdzie ty idziesz? Broni się dla Omor. No dobrze, broń go, broń go. Ja idę na zamek Krejnog. I Warek odbije teraz. Nieciekawie się zrobiło. Sytuacja bardzo, bardzo nieciekawa. Jeśli oni to nam odbiją... O, Omor jest... Przestało być oblegane. Teraz Krajnok zostało. Terwik uciekł z mojej grupy. No niech ucieka.
Ten zamek Utelheim ma do... A, krajnok nam przejęli. Kurczę, zostawiłem tam spory garnizon. Niedobrze. Zostawiłem spory garnizon. Ludzie jeszcze tu są. Lianok Hen teraz. Nie mogę ruszyć. Ja się po prostu nie mogę ruszyć. Ty idziesz bronić, oblegać Sargot. Ty idziesz bronić osiedla. Dobra. Jest to okej. Ty obok mnie tutaj, co masz? Nie, ktoś ma 112. A ty, bo ty jeszcze jedziesz za mną, dobra. Dogonię tę armię. 1-3-1. Dawajcie na nią. Ładnie. Pomóżmy. No tu się nie będę mieszał. Po prostu wysyłam, że... Znaczy będę się mieszał, ale na szybkiej walce. Biorę... No więcej jeńców nie mogę. Mhm. Teraz ten zamek. Odbić. Tu jest 80 obrońców. Na szybkiej. Szybko to polecimy. Odbijam to. Mazadan jest też oblegany. Kurde no. Najpierw Mazadan. 200 ludzi, tam jest 400, dobra. O, zaatakujmy ich. Tych 400. Trochę będzie biegania, widzę. Jesteś w mojej niewoli, ty też. Biorę część tych jeńców. Wchodzimy do środka. Tutaj się do lochów. Kto przekazał, to przekazał. Reszta jeńców. Zobaczmy. Kogoś mogę zwerbować? Nie. A mam ich za dużo, mam ich za dużo. Dobra. Teraz krajnok. O! Już mi ucieknie. 72 obrońców. Szybko to przejąć. Wchodzicie do środka? Wchodzicie do środka, bardzo dobrze. Obleganie zamku. Siedem razy więcej mam ludzi, nie mają jeszcze nic jedzenia. Ej, teraz przejmę. Zachodnie cesarstwo mi wypowiedziało wojnę. Garios, co ty chcesz przejąć? Ty masz jakieś ludzi? 500 masz. Dobrze. Jak to teraz wygląda? 44 dalej. No jak ja mam to... dobić, żeby to było lepsze. Nie mogę przebić tych 44. Muszę większy cios im zadać. Albo przekupić kilku jeszcze. Tu straciłem, ale 50 wziąłem z powrotem. Do armii. Pokażmy litość. Zarządzaj garnizonem. I to jest moment, w którym naprawdę ich bardzo wytłukłem. Więc wrzućmy tu jakiś garnizon. Tu 45 ludzi znowu. To jest spory garnizon. To jest naprawdę spory garnizon. Jedziemy tu. Tam pojedziemy. To ten zamek dostanie. Znowu altu. Tylko altu, tym razem wiesz. Utrzymaj to. Tym razem to utrzymaj. Kazyrea. Zastanawiam się. Totery stworzę armię. To jest wszystko już opalone, prawda? Omor jest oblegane. Okej, okay, to jest dobra. To jest dobra wiadomość dla nas, bo my teraz podjedziemy tam. Tych 112, co jest obok mnie, zgarniemy do siebie. Akarion z żarów, mógłbym go też dziabnąć. Okej, okay, więcej ludzi. To jest 500 obrońców, więc... Znowu 8... Nie wiem, czy to się buguje, czy nie. Możliwe, że pokazuje 8 lata, to jest co roku. Mędrzec. Taktyk.
Okej, tu już jest walka trwa? Nie, jeszcze nie. Ludzi tkniej, walnijmy. Tyle. Kolejny. Ja bym ich wynajął na swoją stronę. Gdyby się udało. No to poddaj się. Nie mogę ich. Wszystko jest ok, tam wszystko jest ok. Ich 145, jak pięknie, że zaczęli to plądrować. To Siga. Teraz cię łapiemy, no i Siga. Szkoda. Szkoda, że nie chcesz do nas przystać, bo teraz idziesz do niewoli. Ale to działa. To działa jak taka przynęta typowa. Taka przynęta tutaj jest. Dobra, jeńców też zrekrutowaliśmy. Mieszkańcy Sargot się zbuntowali przeciw Wlandii. Dobrze, Wlandia będzie w miarę zajęta tam. Kolejnych? Tutaj dorwę. Dobra. Denek, może ty się do mnie przyłączysz? Twoim ojcem? Dobra, no to z twoim ojcem też pogadam, jeśli będzie Talslur. Musimy pamiętać Talslur. Się odwrócili. Galden, Ratagost. W porządku. No, to jest taki idealny, bait idealny po prostu. Bait idealny na to. A wszyscy już ode mnie uciekają. Nie. Ja chcę was na nowo. Wracać do mojej grupy, nie walczymy z nimi. To oni ode mnie uciekają. Mówię, co tu tak dla tylu ludzi przybiegło? Okej, i teraz. Teraz ich złapmy. Okej, to jest wielka bitwa. 1500 kontra 1200. Jeśli to ich, tutaj ich rozwalimy. Coś takiego. O kurde. To będzie mocne. Archers! Forward! Infect move! Forward! Forward! Mountain! Follow me! Oho, są łucznicy konni. Wybijmy ich. Po prostu ich wybijmy. Dobra.
Wracamy. To sprowokowało ich. Miejmy nadzieję. Do podejścia do nas. No i tu strzelacie. No. Aha, ja mam tego konia okulawego przecież. Już po tamtej walce ostatniej. Teraz. Po prostu ich strzarżujmy. Po prostu strzarżuję, bo to sensu tu nie ma. Tam ci strzelają, strzelają. Raz, kolejni tutaj. Cofać się. Albo tam, najlepiej tam. Jedźcie tam. O, tutaj tylko teraz się zrespili, bo... Wszystko do ataku. No, to jest to. Patrzyłem, bo wydawało mi się, że jakieś lagi były, ale chyba nie. To po prostu wczytywanie się tych jednostek niektórych. Się respią. Piekle, można powiedzieć. Ja stu straciłem. Dopiero. Jest ładnie. Dobra. Ops, ktoś mnie rzucił czymś. Okej, trochę te konie mi mogły dziabnąć, zostać dziabnięte. Więc wyciągnę je, mogłem je wyciągnąć nieco wcześniej. Jeszcze raz je rzucę do ataku. Teraz tak od tyłu niech im wjeżdżają. No trochę bije się na spawnie i to jest takie niezbyt fajne, ale ważne, że to wygram. Udało się to zrobić lepiej, przyznaję.
No, wyciągnij miecz, dobra. O kurczę, jaka miazga. Nie, ale ogólnie jak spojrzę, to aż tak źle nie było. Wyczyściliśmy ich. Zwycięstwo. Gdzieś tam pojedynczy jeszcze uciekają. No to jest solidny cios, bo tu zebrali naprawdę dużą armię. Nikt nie zginął. Okej, ale ilu zdobyliśmy? Raz, dwa, trzy, cztery. A, myślałem, że więcej. Myślałem, że więcej tak naprawdę. Dobra, zobaczmy, kto z rekrutów chce się przyłączyć. Z jeńców jeden. Dobrze. Wiem, że jest limit przekroczony i jesteśmy pod samym Omor, więc nie do końca mnie to obchodzi. I wiecie co? Idziemy w nich tam wjechać mocno teraz. Nie przekażę jeńców, nie? To wybierz jeńców, których chcesz sprzedać. No mam ich trochę. Mam ich trochę, rzeczywiście. Ja dostałem w przywództwo. W chwili otrzymania tego talentu trzech losowych członków klanu otrzymuje 3 punkty skupienia. Liczba grup plus 1. Nice. Liczba grup plus 1. Dobra. Liczba grup to mi teraz naprawdę bardzo pomoże, ponieważ ja mogę sobie wejść, stworzyć grupę na Thanosa i mogę stworzyć grupę pana Koniokrada, któremu dam trochę ludzi. Na start 50. A ja złapię sobie kolejny. Och. Biorę żołnierzy, biorę jeńców. Dobrze. Ty, armia, idzie oblegać zamek w Ow. Bardzo fajnie. No, Sturgia 38 jakby. Dlaczego? Przecież tak dostali teraz. I straty im zadałem. Jak wygląda teraz siła Sturgii? 6700. Nie rozumiem tego. Może dlatego, że mają Seonnę, którą wzięli nie ode mnie, tylko od bandytów tak naprawdę. Więc mam zamek Sturgi w środku, który mogę sobie teraz przejąć łatwo. Nie rozumiem. Skorin znowu jest oblegany? Nie, ja sobie go kliknę. Albo tak, może ktoś znowu ten Skorin tam atakuje. Werbujmy żołnierzy. Weźmy tak. Nie przekażę jeńców. Takie. Szkoda, że nie przekażę tych jeńców. Bo by się przydało. Wipon tutaj widzę jeździ, umacnia tę flaneczkę. Dobra, jedziemy na Omor i będziemy ich atakować teraz. Od razu za ciosem. Nie damy im się przegrupować. Nic nie będziemy uwalniać. ...1300 ludzi mam. Dobra, jedziemy dalej.
Skoro wy nie bierzecie... Wy bierzecie zamek, tak? Bierzecie. Dymir... Okej, idę na Balgard. Od razu idę na Balgard, bo to nie ma sensu. Nie ma sensu, atakujemy dwie rzeczy naraz teraz. Ale moi drodzy, to będzie w kolejnym odcinku. Ja wam dziękuję. Do zobaczonka. Cześć.